Witam w programie Bez Ściemy. Moim i Państwa gościem będzie burmistrzka miejska, pan Bogdan Pawłowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Koniec roku to dla każdego samorządu praca nad budżetem na kolejny rok. Jak to wygląda w Kamieńsku i czy sugestie mieszkańców są brane pod uwagę? Szanowna Pani, Szanowni Państwo, jakby cykliczność pracy w samorządach występuje i każdy rok jest planowany znacznie wcześniej. My projekt budżetu z Panią Skarbnik musimy złożyć do Biura Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej już w połowie listopada, ale właściwie od października trwają prace, które mają jakby przygotować przyszłoroczny budżet, czyli musimy oszacować, jakie będziemy mieli dochody, jakie wydatki, co chcemy wykonać. Są pewne działania wieloletnie i są działania, które zamykają się jakby w cyklu jednorocznym. Oczywiście sugestie mieszkańców, radnych, sołtysów są bardzo ważne, bo przecież nie może być tak, że sami urzędnicy wiedzą, co jest najlepsze i co jest potrzebne. Oczywiście nasza wiedza tutaj jest bardzo ważna i jakby pilnowanie całego układu budżetu, natomiast to, co mieszkańcy chcą poprzez swoich przedstawicieli, czyli i sołtysów, i radnych, ale i indywidualne osoby, które zgłaszają nieraz jakieś propozycje, te rzeczy są jak najbardziej uwzględniane w budżecie, oszacowane, tylko że to często wymaga jakby wcześniejszego przygotowania, zrobienia projektów, oszacowania finansowego, poczekania na pewną kolejność rzeczy, czyli na przykład no, nie kładziemy asfaltu, nie budujemy asfaltu, jeżeli wiemy, że za rok będziemy budować na tej drodze wodociąg, bo to byłoby bezsensowne. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć właśnie, jakie działania są planowane w budżecie. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym, co będzie w tym budżecie w 2020 roku? Myślę, że to troszkę mamy czasu, żeby o całym budżecie powiedzieć. Mieszkańców najczęściej interesują inwestycje, czyli to, co nowego powstanie, to, co nowego się pojawi, to, co będzie przede wszystkim im służyć. Ale budżet jest jakby takim składem działań różnych, nie tylko związanych z inwestycjami, ale również związanych z bieżącym utrzymaniem, bo przecież musimy pamiętać, że jest wiele takich rzeczy, na które wydajemy pieniądze, które kosztują sporo pieniędzy, a są to takie wydatki bieżące, takie jak utrzymanie szkół, utrzymanie dróg, odśnieżanie, oświetlenie, tego naprawdę jest sporo. A jeśli chodzi o te inwestycje, może dopytam, co w budżecie planowanym na 2020 znajdzie się, jeśli chodzi o te inwestycje? Rok 2020 jest dla nas takim rokiem bardzo dobrym inwestycyjnym, przynajmniej na tą chwilę w planach. Jak to się okaże, to myślę, że możemy sobie powiedzieć gdzieś za rok, pod koniec roku 2020. Planujemy 14,5 miliona środków przeznaczyć na inwestycje. To na gminę tej wielkości jak Kamieńsk jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie pamiętam takiego roku, gdzie by były tak duże inwestycje. Oprócz tego musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy środki samorządów są uszczuplane. Jest tych środków mniej, są pewne zagrożenia. Natomiast no, tutaj plany mamy dosyć duże. Generalnie tych inwestycji dużych mamy też kilka. Mamy taką inwestycję, która nazywa się hala widowiskowo-sportowa. Z prawdziwego zdarzenia duża, na którą w tym roku planujemy około 3 milionów złotych, natomiast kosztorysowo jest to kwota 12 milionów złotych. Cykl wykonania tej inwestycji to są 3 lata. Nie wiemy tak naprawdę realnie, ile jeszcze ona będzie kosztować, dlatego że nie jesteśmy przed przetargiem. Przetarg będzie w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku planujemy i dopiero realnie wtedy będziemy mogli powiedzieć, jakie środki musimy zabezpieczyć, ale na pewno są to kwoty przez 3 lata kilkumilionowe. Liczymy też na pomoc Ministerstwa Sportu. Będziemy występować, jeżeli takie programy się pojawią, a mamy informację, że mogą się w tym roku pojawić, o dofinansowanie do tej inwestycji. W poprzednich jakby edycjach tych programów była to 1/3 środków, czyli no, kilka milionów złotych. Również oprócz hali będzie przebudowa, właściwie całkowita przebudowa ujęcia wody w Włodzimierzu. To jest takie ujęcie, które zaopatruje 1/3 gminy. Ono było modernizowane generalnie kilkanaście lat temu. Niestety dzisiaj to wymaga już dalszych prac, a właściwie zmiany technologii całkowicie. Mamy projekt, mamy pełne przygotowanie do tej inwestycji. Też byśmy chcieli tu pozyskiwać środki z zewnątrz, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Być może uda się jakieś środki unijne. Również planujemy w tym budżecie wiele dróg, już takich mniejszych odcinków po kilkaset tysięcy, po
kilkadziesiąt nieraz tysięcy złotych. Również planujemy wymianę oświetlenia. Aplikowaliśmy o środki z Unii Europejskiej. Chcemy w ciągu 2 lat wymienić wszystkie stare oświetlenie na nowego typu LED-owe. Poprawi to bezpieczeństwo, poprawi to jakość oświetlenia ulic i zmniejszy koszty oświetlenia, bo to nie ukrywam, że to jest nasze działanie, żeby było też taniej. Również planujemy inwestycje pod tytułem budowa czy rozbudowa szkoły w Gorzędowie, którą myślę, że uda nam się w tym roku rozpocząć, przebudowa, renowacja parku zabytkowego w Gorzędowie, który tam od kilku lat się też przymierzamy do tej inwestycji. Tutaj jest konserwator zabytków, który czuwa nad tym i to jakby nam wskazuje kierunki, jak mamy to zrobić, ale jednocześnie no, procedura jest znacznie dłuższa i przez to jest no, niestety trwa to w czasie i przepraszam mieszkańców, że mimo pewnych środków, które były zabezpieczone w obecnym roku, nie udało tego się nam wykonać. Także tych inwestycji naprawdę mamy sporo. Oprócz takich dużych inwestycji, które jakby będą dominować tutaj w budżecie, jest cały szereg takich inwestycji mniejszych, ale równie oczekiwanych przez mieszkańców jak te duże. Myślę, że mogę tutaj już posiłkować się budżetem i wymieniać chociaż niektóre z nich. Jest to m.in. modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych. Jest tam, mamy jeszcze kawałek sieci azbestowej. Czas najwyższy, żeby wymienić na zdrową, nowoczesną. Jest to odwodnienie drogi chociażby w Koźniewicach. Są to dotacje do przydomowego oczyszczalni ścieków. Cały szereg nakładek i remontów dróg wewnętrznych. Chociaż tutaj można wspomnieć budowa chodnika na Wieluńskiej, chodnika na Cmentarnej w Kamieńsku, ulica Zjednoczenia w Kamieńsku, budowa chodnika w Aleksandrowie. Inwestycja oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców tej miejscowości. Kawałek chodnika w Ochocicach, budowa drogi w Kamieńsku do ulicy Kościuszki do Głowackiego, budowa drogi w Kamieńsku w kierunku Warszawki, takiej małej miejscowości, również budowa drogi w Pytowicach, w Olszowcu, nawierzchnia asfaltowa na Kazimierza Wielkiego, kawałek drogi w Gorzędowie na ulicy Podchojnie, droga asfaltowa w Dąbrowie, w Siódemce, przebudowa ulicy Sportowej w Kamieńsku, również modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej, gdzie planujemy budowę kilku mieszkań takich komunalnych, socjalnych dla tych mieszkańców, którym się chociaż się gorzej powodzi i tu jakaś byłaby z naszej strony pomoc mieszkańców. Również myślimy o budynku takim gospodarczym przy Urzędzie Miasta, który od kilku lat czeka na realizację i myślę, że warto byłoby też takie zaplecze techniczne dla pracowników naszych mieć. No, należałoby wspomnieć o Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku. Myśmy w tym roku zabezpieczyli środki na zakup nowego samochodu bojowego. Niestety nie dostaliśmy tutaj dofinansowania z Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale liczymy, że to dofinansowanie będzie w przyszłym roku. Mamy na ten samochód zabezpieczone 200 tysięcy. Myślę, że w tym roku uda się zmodernizować też kotłownię w Kamieńsku, w szkole podstawowej i też kotłownie w szkole średniej w Kamieńsku. Mówimy o walce z smogiem, mówimy o walce z pyłami, które się znajdują. No, wstyd mi powiedzieć, ale są dwie kotłownie jeszcze, które są polane węglem. Mamy pełne projekty, plany i złożyliśmy wnioski do ośrodków unijnych na modernizację tych dwóch kotłowni. Mogę najprościej powiedzieć, że jest to spalane w nich, w tych dwóch kotłowniach 200 ton węgla rocznie, więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, jest to spore zagrożenie i myślę, że sytuacja by się zmieniła na dużo lepszą, jeżeli byłyby te kotłownie zmodernizowane. Jeżeli już mówimy o dbaniu o czyste powietrze, to rok 2020 będzie to rok, w którym chcemy doprowadzić do realizacji projekt związany z OZE, z środkami, które żeśmy kiedyś pozyskali z Urzędu Marszałkowskiego i chcemy w tym roku to zrealizować. Jest to kwota niebagatelna, bo to jest ponad 3 800 000 złotych, które chcemy tutaj
zainwestować wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, gminą i mieszkańcami, bo częściowo mieszkańcy też na te środki tutaj wpłacają w kilkunastu procentach na te odnawialne źródła energii. Na pewno powinno być efekt tutaj pozytywny. Również jeżeli mówimy o inwestycjach w przyszłym roku, to tak jak w latach poprzednich, jest to cały szereg inwestycji w oświetlenie uliczne. Tutaj mamy budowę oświetlenia czy fragmentu oświetlenia na ulicy Słowackiego, w Kamieńsku Zdzitowieckiego w Barczkowicach, na odcinku między miejscowościami Ochocice, Aleksandrów, Koźniewice, Szpinalów, a także na terenie całej gminy, gdzie kolejne środki chcemy przeznaczyć na wymianę, na światła LED-owe. Także tych inwestycji naprawdę jest dużo. No, warto może jeszcze tutaj wspomnieć o modernizacjach placów zabaw, bo tych placy mamy sporo na terenie gminy Kamieńsk, ale część z nich już jest sprzed 6 lat i czas, żeby je zmodernizować, rozbudować. I tutaj myślimy o placu zabaw w Barczkowicach, o Chocicach i takim dużym placu zabaw w Kamieńsku. Również przymierzamy się chociaż do samego projektu budowy świetlicy w Podjeziorze, termomodernizacji budynku świetlicy w Gorzędowie, budowy boiska w Koźniewicach, czy rozbudowy trybun na stadionie w Gorzędowie dla Polonii Gorzędów. Także naprawdę tych inwestycji mamy bardzo dużo. Myślę, że będzie trudno organizacyjnie to wszystko opanować, ale no, mamy kadrę, jaką mamy i nie pierwszy rok jest, gdzie tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że sobie damy radę. Tak? Ewentualnie niektóre może będą przesunięte czas realizacji ich na rok następny, tych dużych, tak jak na przykład właśnie ta hala, o której mówiłem już wcześniej. Ale naprawdę na te 14,5 miliona składa się kilkadziesiąt różnych inwestycji, od małych do większych. I generalna zasada jest taka, że budujemy, tworzymy, inwestujemy w wszystkich miejscowościach naszej gminy, nie tylko w tych największych. Ale budżet to nie tylko inwestycje. Co jeszcze poza tymi inwestycjami znajdzie się w budżecie? To już, co pani redaktor powiedziałem, że my mieszkańcy patrzymy jak na budżety przede wszystkim co nowego, co powstanie nowego, bo chcemy, żeby tych rzeczy powstawało i tak też działają samorządy, żeby tych rzeczy nowych było coraz więcej, no bo wtedy jest to gmina czy miasto się rozwija. Natomiast duża część budżetu to są wydatki stałe, które obciążają naszą gminę w taki sposób dosyć wydatny. Natomiast tego na co dzień może tak nie zauważamy, bo jest to utrzymanie szkół, jest to utrzymanie przedszkola, jest to utrzymanie dróg, oświetlenie, odśnieżanie, remonty dróg, bo też jak mówimy tutaj o inwestycjach, to czasami jest położenie asfaltu, jest to, czy nowej nakładki, jest to inwestycja, bo jest coś nowego powstaje, a czasami jest sfrezowanie starej i położenie tej nakładki jeszcze raz, bo jest to wtedy remont, także to też jest to wpisane. Mogę tylko powiedzieć, że budżet nasz to jest 51 milionów, z czego te 14,5 idzie na inwestycje, cała reszta to są te bieżące wydatki. No ale w budżecie też mamy parę takich pozycji dla mieszkańców, jak różnego rodzaju dopłaty, dofinansowania. Tu może warto przypomnieć naszym mieszkańcom, że dopłacamy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 50% tam, gdzie nie ma kolektorów ściekowych, tam, żeby tych mieszkańców nie zostawić samych. Dopłacamy do również wymiany piecy z węgla na gaz, też w kwocie około 4-5 tysięcy złotych. Dopłacamy do ścieków w naszym budżecie, do każdego metra sześciennego ścieków, do wody, tam gdzie są liczniki, bo tutaj wyszliśmy z założenia, że tam gdzie ta woda jest oszczędniejsza, czyli tam gdzie jest licznik, to warto mieszkańcowi dopłacić. Dopłacamy do śmieci, bo to też są duże wydatki i mieszkańców nie wszystkich na to stać, więc dochodzimy do wniosku, czy doszliśmy parę lat temu do wniosku, że część tych środków pokrywamy z budżetu gminy. No właśnie, jeśli mowa o śmieciach, jest to temat, który budzi bardzo dużo emocji. Jak to wygląda w Kamieńsku? Temat generalnie, myślę, że może trzeba było zacząć nie od Kamieńska, ale od całej Polski. Jakby pani rektor, myślę, że zauważyła, czy temat jest bardzo gorący. Mówimy, że te śmieci są coraz droższe. Czeka nas niestety taki szokowy wzrost cen. Widzimy w innych samorządach wzrost cen o 100%, 80% w tym roku.
Następny rok będzie się zapowiadał chyba równie podobnie, że będą to kwoty też raczej miały tendencję wzrostową. My mieliśmy to szczęście, że był przetarg zrobiony 2 lata temu i ta cena była stosunkowo niska. Natomiast dzisiaj ta cena na pewno będzie wyższa, jeżeli chodzi o firmę, która będzie odbierać od nas śmieci. Jesteśmy po pierwszym przetargu. Przetarg został nierozstrzygnięty, bo wpłynęła tylko jedna oferta i była to oferta bardzo droga i nie mieliśmy w pełni zabezpieczonych środków na tą kwotę, więc ten przetarg unieważniłem. Dałem szansę jakby jeszcze raz firmom, zobaczymy, co będzie z tego wynikać. Natomiast na pewno będą to większe kwoty niż poprzednio i na pewno może się to przenieść na opłatę od mieszkańców. Natomiast chciałem tutaj mieszkańców jakby uspokoić, że moim zdaniem, zdaniem dużej części radnych, warto wygospodarować w środkach gminy pewne środki, gdzie mieszkańcom można do tych opłat dopłacić, chociażby dlatego, żeby mieszkańcy nie robili różnych dziwnych rzeczy, czy niektórzy mieszkańcy, że w jakiś sposób chcą ukryć te opłaty, a później te śmieci wędrują w różne nie do tego przeznaczone miejsca. Tak? A jeśli chodzi o te dofinansowania właśnie do odbioru śmieci, jak one wpływają na budżet? No niestety jest to obciążenie kilkuset tysięczne. W poprzednim roku, z tego co pamiętam, było to około 300 tysięcy. Na pewno jeżeli będziemy zachować procentowo dopłatę do śmieci, to będą to wyższe kwoty. W budżecie na rok 2020 opłata za śmieci jest zaplanowana na poziomie ponad 1 000 000 zł. Także to jest, zaplanowaliśmy 50% wzrostu tej opłaty, co nie znaczy, że mieszkaniec musi całość tego ponosić. Natomiast na pewno będzie to obciążało budżet gminy, jeżeli zdecydujemy się na dopłatę mieszkańcom i powodowało no, jakby mniej środków przeznaczonych na inne działania, czy to bieżące, czy inwestycyjne. Widzimy, że budżet składa się z wielu elementów i na każdy z tych elementów potrzeba pieniędzy. Czy Kamińsk będzie zaciągał jakieś kredyty w związku z tym? Mamy taką szczęśliwą sytuację od 8 lat, że nie zaciągaliśmy żadnych kredytów komercyjnych. Bierzemy kredyty, jeżeli chodzi o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale to są kredyty, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że umarzalne do 40%, czyli jeżeli bierzemy na kawałek kanalizacji, na budowę kawałka wodociągów, nie wiem, 100 tysięcy złotych, to przy dobrym układzie, przy właściwym wykonaniu tej inwestycji oddajemy 60 tysięcy, 40 tysięcy mamy umarzane, więc myślę, że każdy z takiego kredytu by skorzystał, nawet mając gotówkę. W tej chwili nie przewidujemy jakichś większych kredytów, tylko te kredyty związane z środkami na ochronę środowiska, między innymi przebudowa ujęcia wody w Łodzimierzu. Natomiast jeżeli wejdziemy w pełną realizację hali sportowej, myślę, że będzie trudno, żeby się udało bez kredytu komercyjnego, ale myślę, że nad tym będziemy się bardzo dokładnie zastanawiać, szukać innych możliwości, to co już powiedziałem, środków w Ministerstwie Sportu, żeby jeżeli przyjdzie nam zaciągnąć kredyt, żeby to był jak najmniejszy. Z drugiej strony też nie ma sensu budować tej hali z własnych środków przez wiele, wiele lat, tylko ją skończyć wcześniej, korzystać z niej, bo ona naprawdę jest nam potrzebna. Jest potrzebna szkołą, jest potrzebna popołudniami, jest potrzebna sobota, niedziela dla mieszkańców, bo coraz więcej osób aktywnie chce spędzić czas i tutaj nawet gdybyśmy się posiłkowali jakimś kredytem, to myślę, że w tym przypadku tak dużej inwestycji jest w tym sens. Teraz moje ostatnie pytanie. Czy budżet przyszłoroczny niesie ze sobą jakieś zagrożenia? Myślę, że tak, że jesteśmy w takim okresie budżetowym, realizacji budżetów, które jest taki czas przełomowy trochę, bo tak, mamy zmniejszone dochody z PIT-u od mieszkańców. U nas są to duże pozycje, to jest prawie 6 milionów złotych, z tego co pamiętam, na dochodów do naszego budżetu. Wiemy, że na skutek pewnych zmian w PIT-ach zmniejszył się procent, jaki płacimy Skarbowi Państwa, a przez to około 400% wędruje do samorządów i to też będzie pewna mniejsza kwota w budżecie naszej gminy. Szacujemy, że może być to około 400 tysięcy. To jest znacząca kwota i będzie to kwota, która będzie co roku występować. Może nie będzie tak źle, może będą to mniejsze kwoty, tak? Z drugiej strony będziemy mieli większe wydatki. Rośnie płaca minimalna i niestety nie dotyczy ona w równej mierze gmin, jak i firm prywatnych, bo my musimy
My wypłacamy w całości tą płacę minimalną, przez co rosną też inne płace, ale również musimy z płacy minimalnej wyłączyć dodatki stażowe. W prywatnych firmach tego nie ma, w firmach samorządowych, w szkołach tak to jest. Mieszkańcy będą więcej zarabiać, natomiast no, gminę będzie troszkę to więcej kosztować. Także tutaj są takie zagrożenia związane właśnie z płacą minimalną, z PIT-em. Też są zagrożenia związane z inflacją. Szacunkowa inflacja na ten rok to jest około 3%. Na przestrzeni ostatnich kilku lat to jest 6%. Myśmy zdecydowali się podnieść podatki o 3%, żeby zniwelować tą inflację, która jest w tym roku, ale jeżeli ta inflacja będzie się utrzymywać na tym poziomie, no to też realne środki, jakie ściągamy do budżetu, będą troszkę mniejsze w stosunku do tego, co wydajemy, bo niestety ceny będą rosły. W wielu dziedzinach, gdzie samorząd musi ponosić wydatki, czyli budowy dróg, budowy obiektów, remontów obiektów, dzisiaj są to kwoty wyższe. To też się wiąże z brakiem pracowników na rynku pracy, z brakiem różnego rodzaju możliwości dofinansowań, bo tych jest troszkę mniej. No i generalnie z tą płacą minimalną, bo to nie jest tylko płaca minimalna, to nie tylko rośnie ta najniższa, ale również rosną te wyższe, żeby zachować jakąś tam hierarchię w wynagradzaniu pracowników. To było moje ostatnie pytanie. Moim i Państwa gościem był burmistrz Kamieńska, pan Bogdan Pawłowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.